Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejną część programu Dzień z Republiką Państwa i moim gościem jest Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam panią, witam państwa. Panie pośle, zacznę ze względu na pana pełnioną funkcję w Europarlamencie i to, że pan jest tam blisko tych unijnych polityków, którzy ewidentnie popełnili chyba cały szereg błędów prowadzenia polityki migracyjnej, bo widzimy, co się dzieje na Lampedusie. Jakie decyzje błędne były podejmowane w takim razie przez tych unijnych polityków? Bo to jest właśnie teraz tego efekt, czy nie? Na pewno. Generalnie cała polityka Unii Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej wobec imigrantów była od samego początku zła, ponieważ kwestie ekonomiczne, czyli gotowość zatrudnienia iluś tam setek tysięcy rąk do pracy, przeważyła nad kwestiami, powiedziałbym, pragmatycznymi, społecznymi, religijnymi, kwestiami bezpieczeństwa, cywilizacyjnymi. No i mamy sytuację taką, jaką mamy, czyli miliony ludzi w ostatnich latach osiedliło się w Europie, mówię o ludziach z Afryki i Azji, informują, że mają dobrze swoje rodziny, znajomych, przyjaciół, że mają wysoki socjal w krajach Europy Zachodniej, szeroko rozumianej, no to w związku z tym następni chcą do tego raju przyjechać. To znaczy otworzenie furteczki dla imigrantów spowodowało to, że w tej chwili już jest to brama, wrota szeroko otwarte i ta fala się wlewa. 7 tysięcy prawie już na Lampedusie. 7 tysięcy migrantów samych przybyło tam. Pytanie, czy teraz ci imigranci nielegalni znajdą się na przykład pod granicą polsko-białoruską? Czy będą dowożeni przez pana Łukaszenka albo Putina, bo mogą być wykorzystani? Znaczy no, przede wszystkim żałuję, że Unia Europejska zostawiła same Włochy sobie z tym problemem, że tu nie ma solidarności europejskiej. Niemcy i Francja teraz zamykają granice. Ja rozumiem, że zamykają granice, żeby było jasne. Tylko że wcześniej Niemcy i Francja musztrowały inne państwa, także Polskę. Gdy myśmy mówili, że my nie będziemy przyjmować imigrantów, wtedy było oburzenie, oskarżenia o brak solidarności europejskiej, groźby kar finansowych. Teraz to było to samo. I tak dalej, co im tak wolno, a nam nie było wolno. No to jest właśnie przykład takich double standard podwójnych standardów, do takiej hipokryzji w wydaniu Berlina i Paryża. Natomiast oczywiście no, tych mieszkańców Lampedusy teraz jest znacznie mniej niż tych imigrantów. Do tego doszło. Tak, natomiast no, co z nimi? W swoim czasie rząd Australii, krytykowany przez wiele środowisk, odsyłał natychmiast, jak zobaczył na wodach terytorialnych Australii łodzie, no to je po prostu pod eskortą odsyłał tam, skąd przypływały. Krytykowano za to Australię, ale to zatrzymało tą falę imigracyjną do bogatej Australii. Ja szczerze mówiąc... Panie pośle, przerwę. Widzimy, ten obrazek bardzo dobrze opisuje, jak jest teraz gęsto na Lampedusie, kim są ci imigranci nielegalni. No nie są to kobiety i dzieci. Za chwilę zobaczymy zbliżenia, na pewno. Czy to są ludzie, którzy mogą zagrażać bezpieczeństwu w Europie? Bezpieczeństwu, już nie mówię tylko o Lampedusie, ale między innymi Polsce. Przede wszystkim nie wiemy, kto to jest. To są osoby, które mogą nie mieć paszportów, mogą mieć paszporty fałszywe, mogą mieć paszporty swoich znacznie młodszych braci czy kuzynów. To jest terra incognita z punktu widzenia służb migracyjnych. Natomiast oczywiście, jeżeli przybywają z regionów, które są krajami zagrożenia terrorystycznego, no to istnieje możliwość, nawet statystyczna, że to mogą być pracownicy ISIS, Państwa Islamskiego. Natomiast ja powiem tak, że uważam, że Unia Europejska jest w pewnym sensie stracona, gdy chodzi o migrantów, bo to się tam będzie tylko poszerzać. Znaczy, że nie, to, że się nie da naprawić tej sytuacji, panie pośle, to znaczy, że dzisiaj co, politycy unijni nie mają pomysłu na to, no tak, nie można żadnego zostawić Europy. Jest piątek, 3 dni temu pani Ursula Gertrud von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, przemawiała, miała orędzie o stanie Unii, mówiła o polityce migracyjnej, pracujemy nad tym. W tym samym dniu
właśnie ci ludzie przybywali do Lampedusy 1000 łodzi, 4000 ludzi. Rekord w skali dziennej. Pracujemy nad tym, mówiła pani von der Leyen. No jakby żyła w swojej bańce razem z tymi urzędnikami unijnymi. A może pani powinna się wybrać tam na Lampedusę, zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Wierzy pan w taki scenariusz, czy nie? Wie pani, nawet ja... Może nawet w sensie pirackim tam pojedzie, ale co z tego? To nie chodzi o to, żeby ona tam jechała, czy pani Johansson, komisarz szwedzka, która się tym zajmuje i co drugi dzień zmienia zdanie w tej kwestii, żeby tam jechali, tylko żeby po pierwsze ci ludzie byli na przykład odesłani do krajów swojego pochodzenia, po drugie, i uwaga, to nie chodzi tylko o nich, chodzi o przykład dla następnych, bo ich ogłoszenie w Europie będzie oznaczało, że kolejne... tysiące, dziesiątki, setki tysięcy będą chciały skorzystać z tej samej drogi. To jest generowanie sobie problemów na przyszłość. Tak samo my mówimy, nie chcemy imigrantów. Ktoś powie, no dobrze, wpuśćcie 1000, jak powiedziała pani posłanka Koalicji Obywatelskiej z Torunia, a potem się zobaczy. Tak? No, nie, tylko że wpuszczenie trochę oznacza, że ileś razy więcej będzie chciało pójść tą samą drogą. Od rzemyczka do koziczka w tej sprawie. Ja nie wiem, co dalej z polityką Unii Europejskiej. Wiem, że Parlament Europejski jest bardzo prymigracyjny i widząc obrazki tych biednych ludzi, którzy tam są, pewnie jeszcze będzie chciał bardziej zmiękczyć wobec imigrantów to stanowisko, które i tak bardzo miękkie zawarła Komisja Europejska za prezydencji Szwecji, więc w pierwszej połowie tego roku. Natomiast jedno jest pewne. Polska musi prowadzić własną politykę. Nie może zwracać uwagę na tendencje Unii Europejskiej, na decyzje Unii Europejskiej. Musi prowadzić swoją politykę i absolutnie czerwone światło bez żadnych zmian dla imigrantów. Panie pośle, patrząc na te wydarzenia, które właśnie mają miejsce we Włoszech, ja rozumiem, że państwa w Prawie i Sprawiedliwości utwierdza to w przekonaniu, że referendum co do relokacji nielegalnych migrantów powinno się odbyć. Czytam sondaże, Polacy wypowiadają się oczywiście pozytywnie na temat tego referendum, że chcieliby potwierdzić swoje zdanie. Cały czas jednak jest ono krytykowane przez polityków opozycji. Tymczasem we Francji same władze też chcą przeprowadzenia takiego referendum. To jest trochę paradoks w polityce europejskiej. No właśnie, jakoś pan Tusk nie powiedział unieważnym referendum we Francji. Prezydent Macron to zabronował. Inna sprawa, że pod naciskiem opinii publicznej, że jednoznacznie sondaże wskazywały, że 2/3 Francuzów chce referendum w sprawie imigrantów. To świadczy o tym, że i obóz rządowy i opozycja tego chcą, uwaga. No, to, że opozycja w Polsce to krytykuje, znaczy, że jest odrealniona, że odleciała, że nie żyje problemami ludzi. W elektoracie nawet Platformy widziałem takie badania. 2/3 ludzi nie chcą imigrantów, więc jeżeli politycy Platformy mówią, no tak, tej sprawy nie ma problemu, to kłamstwo, widać, że jest problem. Jest problem, ewidentnie jest problem, dlatego że mieszkańcy tych krajów ewidentnie wypowiadają się w mediach, że się po prostu obawiają i boją żyć we własnym domu, bo nie wiedzą, kto do tego domu może się włamać, bo takie sytuacje też się pojawiały. W internecie oglądaliśmy bardzo niebezpieczne, agresywne zachowania nielegalnych migrantów. No tak, a skąd się bierze teraz bardzo duża emigracja starszych ludzi, emerytów z Belgii konkretnie do Kanady i do USA? Często zresztą przyjeżdżają do swoich dzieci, które wyjechały tam wcześniej, bo są dobrymi specjalistami na przykład od informatyki. No właśnie z tego, że dla nich USA czy Kanada wydają się bezpieczniejsze niż ich własne ojczyzny. Naprawdę to, co się dzieje na Lampedusie, ale także w wielu innych miejscach. Nie mówisz na przykład o Bułgarii. Codziennie granice Bułgarii turecko-bułgarsko przekraczają imigranci z Iraku i Syrii, którzy do tej pory byli w obozach dla uchodźców w Turcji. Więc nie tylko to Lampedusa, ale to pokazuje, że polityka imigracyjna Polski była słuszna. Czyli zero tolerancji, żadnych imigrantów, nawet nie właśnie, byli się kar finansowych. Panie pośle, dzisiaj politycy opozycji nazywają to aferą wizową, podważając pana zdanie, że polityka była słuszna, dlatego że mówią, że PiS jest odpowiedzialny za aferę wizową. Czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej, że szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych zdecydował o przeprowadzeniu audytu w Departamencie Konsularnym MSZ. Przed chwilą oglądaliśmy konferencję prasową z udziałem pana Rafała Bochenka i pana Macieja Wąsika o tym, że to politycy Platformy byli zamieszani też w pośredniczenie pomiędzy nielegalnymi imigrantami, a tymi firmami, które zatrudniały i sprowadzały. Zrobiła się ogromna, gorąca dyskusja. Jak pan na to patrzy? Bo jest to ewidentnie problem, czy nie?
Dla oczywiście, kogo? Oczywiście, że jest problem, jest sytuacja łamania prawa i 4 osoby aresztowane, 7 osób z zarzutami. Państwo polskie działa, państwo polskie reaguje. Jest kryzys, jest jakaś forma afery, natychmiast państwo polskie reaguje. Osoby siedzą, prokuratura pracuje, jest śledztwo. Za to odpowiedzialny wiceminister, także inni urzędnicy zostali zdymisjonowani. Ale ja bym sięgnął, tak jak pani pytała o imigrację, więc pokazywałem, że to jest błąd Unii Europejskiej od lat 30. Tak samo tutaj, no ja przypomnę, kto... Jaki rząd zdecydował o tym, że wyrzuca się poza MSZ kwestie procedur wizowych, nie tej decyzji, bo to zależy cały czas od konsula i MSZ-u, ale decyzji w sensie procedury pewnej. No, outsourcing, czyli oddanie poza resort spraw zagranicznych całej procedury składania wniosków i tak dalej, ich przygotowania, akceptacji, to zostało oddane w roku 2011. Czyli za Radosława Sikorskiego, tak? Tak, za premiera Tuska, mówiąc konkretnie, który dzisiaj brzmi, za Radosława Sikorskiego. Okazuje się, że to nie zafunkcjonowało. To po pierwsze. Po drugie, te kłamstwa, fake newsy o liczbie wiz dla imigrantów zarobkowych. No, ja bym powiedział, że Tusk łże jak pies, gdyby nie to, żebym moje psy obraził, tak? Mam 2 psy, no nie będę ich obrażał, bo to miłe stworzenia. Panie pośle... Jeżeli się mówi, że kilka tysięcy wiz zostało wydanych, tak, owszem, 700 tysięcy wiz, z czego prawie 80% dla Ukraińców, Białorusinów. Więc Tusk rzuca do jednego worka tych Ukraińców, Białorusinów i resztę. Mhm. To jest po prostu takie kłamstwo, że głowa boli. Oczywiście sprawy komentują wszyscy politycy. Dzisiaj Tomasz Grodzki ma również wydać orędzie dotyczące afery wizowej. Tak też informuje. Tomasz Grodzki, panie pośle, który uwielbia składać pozwy i oskarżać m.in. Gazetę Polską, czy też pana prezesa, redaktora naczelnego naszej stacji, Tomasza Sakiewicza. Chciałabym, żeby pan też skomentował. Ja dzisiaj kolejna tekst tego orędzia w kopercie, wie pani. Kopercie. No właśnie, Tomasz Sakiewicz został pozwany przez pana marszałka Grodzkiego z różnych artykułów, między innymi 212 i 216 kodeksu karnego, pomówienie oraz zniewaga. Dzisiaj odbyła się kolejna sprawa sądowa, tylko to jest trochę tak, gdyby mógł pan to skomentować, czy żyjemy w państwie prawa w takim razie, bo pan Grodzki nie chce zrezygnować z immunitetu, tymczasem dziennikarze są oskarżani i sprawy karne mają za pisanie. No przecież to jest też rola dziennikarzy, aby informować społeczeństwo. Jak pan na to patrzy? Wiesz, to jest jednak pomieszanie z poplątaniem, to znaczy ten, który jest de facto podejrzany, który ma zarzuty postawione przez szereg osób, które zeznają, to on nagle robi z siebie ofiarę, a ci, którzy o tym informują opinię publiczną, no to następuje polowanie z nagonką na tych ludzi. No to jest tak jak kiedyś Mariusz Kamiński był, no to jest, to się pierwsza zdarzyło w naszej rozmowie, ale nie wyłączyłem telefonu, za to panią bardzo przepraszam. Zdarza się, pozdrawiamy dzwoniących. Dzwoniących, tak, to rzeczywiście, przepraszam wybaczyć, już jest ściszony telefon, ale pierwszy raz się zdarzyło. Otóż Mariusz Kamiński, przypomnę, facet, który walczył z korupcją, naprawdę bardzo twardo, on potem został oskarżony i skazany za przekroczenie uprawnień, czyli ci, których ścigał, bo byli skorumpowani, mogli mu się śmiać w twarz, bo to on został skazany, a nie oni. No, to jest jakieś postawienie wszystkiego na głowie. No. Posłuchajmy w takim razie fragmentu z wypowiedzi właśnie pana redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. CBA, prokuratura chce panu marszałkowi postawić bardzo poważne zarzuty. Pan marszałek chowa się za immunitetem. Większość parlamentarna, ten pakt senacki, widzimy jak on działa, kiedy już ci ludzie dostają się do Senatu. Nie ma możliwości ścigania przestępstw. Sprawa nie powinna być za zamkniętymi drzwiami. Bo rzeczywiście, gdyby pan marszałek był osobą cywilną, był nieznany, gdyby te zarzuty nie były powszechnie dyskutowane, no to rozprawa, w której ktoś pojawia się w świetle dziennym, a nie jest jeszcze skazany, może być powodem, że on się będzie czuł dyskomfort, że będzie pokrzywdzony. Ale tu wszyscy wszystko wiedzą. Tylko chodzi o zdolność do wybrania, które zarzuty, które argumenty były prawdziwe, które nieprawdziwe. Żeby opinia publiczna mogła się przekonać, żeby nie była dezinformowana.
I tej zdolności, tej możliwości, czyli pokazania, co jest tu prawdą, a co nie jest, opinia publiczna jest pozbawiana. A proszę mi wierzyć, że mimo tego, że nie mogę ujawniać tego, co się dzieje na sali sądowej, gdyby opinia publiczna wiedziała, to życie polityczne w Polsce mogłoby wyglądać inaczej, bo to nie są drobne rzeczy. No właśnie, panie pośle, czy to nie jest trochę rozdwojenie w takim razie, jeżeli mówimy tutaj o sprawiedliwości, że my dziennikarze czasami jesteśmy wręcz atakowani za to, że informujemy i są wytaczane nam procesy. Ja tylko powiem, że pan redaktor Tomasz Sakiewicz właśnie jest przez pana Tomasza Grodzkiego oskarżany za między innymi takiego tweeta. Platforma już głupiej nie potrafi bronić Grodzkiego niż twierdzić, iż ktoś przekupuje świadków. Są ich dziesiątki, o łapówkach widziały setki osób, a Grodzki jeszcze będzie miał sprawę o fałszywe zawiadomienia. No cóż, no to jest tłumień wolności słowa. Nie po to, ja jako bardzo młody człowiek walczyłem, żeby w Polsce nie było cenzury, żeby była wolność słowa, żeby dzisiaj się z tego wycofywać, ale przecież to znowu sięgnę do tego, co było. No przecież to, no, to nie krasnoludki środka Marysia zrobiły desant na redakcję tygodnika Wprost, zabierając, wyrywając dziennikarzom. Byliśmy tam też, wtedy była taka jedność dziennikarzy tak. To nie się krasnoludki środka Marysia aresztowali dziennikarzy, także Papo na przykład, w Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach w 2014 roku, tych jesiennych, samorządowych, to przecież nie krasnoludki środka Marysia, tylko służby nasłane przez rząd ówczesny premiera Donalda Tuska weszło 4 rano do blogera, który ośmielał się krytykować ówczesnego prezydenta Komorowskiego. Tak? No, wtedy oni, tamta władza, nie chciała wolności mediów, bo wiedziała, czym to pachnie, czym to im grozi. I teraz jest to samo, tylko że w innej sytuacji, no rzeczywiście teza Neumana, pana ministra Neumana, którego na Platformy nie ma, no dalej jest aktualna, że jak trzyma z Platformą, to nic się nie stanie. No Grodzkiemu nic się nie stało. Panie pośle, dzisiaj zaskoczy nas Komisja Europejska, jest 15 września. No, cóż, no do tej pory było tak zawsze, że jak był spór między państwem członkowskim, a już w ogóle grupą państw członkowskich, bo taki to jest spór, a państwem trzecim, czyli jakimś państwem, które nie jest w Unii Europejskiej, to Komisja Europejska zawsze broniła swojego państwa, swojego kraju członkowskiego. Bo po co jest Konwencja Międzynarodowa, jeżeli nie broni swoich członków? Mam nadzieję, że Komisja Europejska będzie solidarna z własnymi krajami członkowskimi, a nie z państwami. No, ale pan mówi, że pan ma nadzieję, czyli tam się jeszcze toczy jakaś dyskusja? Ona jest pod znakiem zapytania? Znaczy, ja słyszę sygnały, że jednak będzie decyzja polskiego rządu, ale polscy rolnicy mogą się nie przejmować, jak Komisja Europejska nie będzie chciała przedłużyć zakazu importu, to polski rząd to zrobi, polscy rolnicy nie cierpią. Ale grożą nam karami. Czy oczywiście, jeszcze nie tak, grożą, bo o tym mówią politycy opozycji. Kto będzie płacił karę, jeżeli Unia Europejska na nas nałoży karę? Na pewno polski obywatel musi mieć poczucie bezpieczeństwa, że polski rząd będzie o niego zabiegał. Tak jak ludzie z Turowa byli rząd bronieni, tak samo rolnicy skądkolwiek są na terenie Polski, ich rodziny. I także konsumenci, tak? Płodów rolnych w Polsce. Więc tutaj polskie państwo, tak samo jak przy sprawach wizowych, nie będzie spało, będzie spełniało swoje powinności, nie ma się czego obawiać. Cóż, najwyżej wyjdziemy z konfliktu z Unią Europejską, która jest coraz gorzej oceniana w sondażach, bo o ile ludzie chcą, żeby Polska była w Unii Europejskiej, tutaj nie ma alternatywy, to jednak coraz gorzej oceniają unijną biurokrację. To się chyba nie dzieje przypadkiem. Panie pośle, miesięcznik Niezależna Gazeta Polska, Nowe Państwo. Pan tutaj wypisał 16 powodów, dla których trzeba wygrać wybory. 16 powodów. Trochę operujemy w tej kampanii wyborczej internetem i liczbami. To na pewno, to się dało zauważyć. Zapytam, spodziewał się pan takiego sukcesu spotu z udziałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jego kota? Świetny spot, pomysłowy, no, tylko przypomnę, może wszyscy do pamiętają, Jarosława Kaczyńskiego teraz, że Jarosław Kaczyński za młodu był aktorem jako dziecko, więc naprawdę tutaj swoje umiejętności aktorskie w samej pełni wykorzystał i zaskoczył. Nie no, bardzo pomysłowy, ludzie lubią takie krótkie piłki czasami. Dobra robota, well done. Ale niektórzy analitycy mówią, że dopiero teraz Prawo i Sprawiedliwość zrozumiało, na czym polegają internety wśród młodych.
W 2015 roku żeśmy wygrali dzięki internetom. Potem było gorzej. Mieliśmy z tym problem, ja mówię od razu, mieliśmy z tym problem w czasie tej kampanii, zwłaszcza w pierwszych tygodniach. To dopiero teraz chyba jest trochę lepiej. No dobrze, to przejdźmy do tych liczb. 16 powodów, dla których trzeba wygrać wybory. Te najważniejsze trzy. Po pierwsze, żeby Polska była Polską. Żeby kontrolować politykę zagraniczną, która zakłada, że decyzje dotyczące Polski będą podawane w Polsce, a nie poza Polską. Że Polska nie będzie się łasić do innych państw. Rozumiem, że jeżeli wygra wybory Platforma, to decyzje będą podejmowane gdzie? Decyzje będą podejmowane wtedy w Brukseli, w Berlinie, w dużym stopniu poza Polską. Drugi powód to jest bardzo prosty. Kwestia gospodarki, kwestia tego, żeby i polska ziemia, i polskie fabryki, polski przemysł, polskie lasy były w polskich rękach. I wreszcie powód trzeci. To jest kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zewnętrznego. Mieliśmy armię redukowaną przez Tuska i ministrów obrony narodowej. Teraz mamy armię większą, mamy WOT, mamy też bezpieczeństwo wewnętrzne, nie mamy imigrantów. Tych powodów jest naprawdę wiele. Pani chciała trzy, są trzy. No dobrze, ale panie pośle, z kolei Donald Tusk mówi tak, 100 konkretów na 100 dni. To sam potem mówi, że to są propozycje. Tutaj ludzie wymagają, że tak powiem, czegoś, co jest zakorzenione w rzeczywistości. Protest niewiarygodny. Rządził 7 lat osobiście, 8 lat jego formacja. Mówili, że jest niemożliwe to, co potem nam się udało zrealizować. Czyli są może i dobrzy w gadaniu, ale bardzo słabi w rządzeniu. To ludzie widzą. Poza 100 konkretami też opublikowali stronę, gdzie jest 100 afer PiSu. Tak, no myślę, Pana że Pana nazwisko też tam się pojawia, widziałam w tej liście. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich tych, którzy z zapałem czytają tą stronę. Czasem myślę, że z uśmiechem. Platforma Obywatelska ucieka od własnych realnych afer. To jest tak, że po prostu widzą źdźbło w cudzym oku, a nie widzą belki we własnym i skomentuje tak to starym polskim powiedzeniem. I na koniec 33,3% Prawo i Sprawiedliwość cały czas podium, ale 26,4% to Koalicja Obywatelska. Na trzecim miejscu jest Lewica 11,1%. Dla kogo dobrze, dla kogo źle? Patrzę, są tendencje sondażowe, one są jednoznaczne. Spora przewaga nad Platformą. W wielu sondażach chwilę PSL, temu było 37 PiS. Większość sondaży pokazuje nasz wzrost i naszą zwiększającą się przewagę nad Platformą. Szereg sondaży pokazuje też to, że PSL z Hołownią nie przekracza progu. To oczywiście byłoby dla nas bardzo korzystne. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Magdalena Bałkowiec. Do zobaczenia.